Hej kochani, w dzisiejszym filmie będzie modowo i nie będzie to haul, ponieważ ja nie do końca wiem, co ja tutaj dostałam. Dziś przyszedł do mnie kurier i dostarczył mi nową kolekcję od Lidl, Premium Collection by Esmara, i dziś będę Wam te rzeczy pokazywać. Wszystko jest zapakowane właśnie do takich pudełek, szufladek i razem z Wami sobie tutaj wszystko ocenię. Tak naprawdę będzie to open box tej paczki. Wspólnie zobaczymy, co tutaj jest. Powiem Wam trochę, co sądzę o jakości, o krojach, o kolorach i tak dalej. Zaczynamy. Oczywiście dostałam wcześniej maila z pytaniem o rozmiar, więc wszystkie rozmiary wysłałam. Powiem Wam od razu, jeżeli chodzi o rozmiary, to ja zauważyłam, że w Lidlu jest tak, że jeżeli macie rozmiary typu 36, 38, 40, 42, 44 i tak dalej, to rzeczywiście kierujcie się swoim prawdziwym rozmiarem. Ja tutaj na przykład dostałam spodnie 40 i to jest mój rozmiar i powiem Wam, że zakładałam i są świetne. Natomiast jeżeli macie rozmiarówkę typu S, M, L, XL, to musicie patrzeć na konkretną rzecz w sklepie, nie kierować się tym, że na przykład na co dzień nosicie S-kę czy M-kę, tylko patrzcie, jak wygląda dana rzecz, ponieważ tutaj jest z tym różnie. Nieraz mam M-kę, nieraz mam L-kę, a zdarzało się też, że miałam S-kę. Dobrze, ale wracając do tych jeansów, one nazywają się Ladies Stretch Trousers Dark Blue i one mają podwyższony stan, czyli High Rise. I to jest bardzo fajne, możecie je założyć nawet do biura i nie bać się, że jak się pochylicie, to właśnie będą te spodnie się opuszczały, one się fajnie trzymają. Bardzo dobrze leżą, są świetnie skrojone i co jest tu ciekawe, to, że mają proste nogawki. Nie każdy lubi takie rurki, wiecie, rurki, w których mamy takie mega opięte nogi. Nie dla każdego jest to wygodne, komfortowe. Nie każdy też lubi rozszerzające się dzwony. To raz wchodzi do mody, raz wychodzi z mody, natomiast proste spodnie zawsze będą modne i uważam, że każda dziewczyna powinna mieć takie spodnie, nawet właśnie do pracy, nawet jeżeli pracujecie w biurze czy do szkoły, świetnie się sprawdzą. Także bardzo polecam te spodnie, bo świetnie leżą i będę w nich na 100% chodzić, są no, moim zdaniem niesamowicie eleganckie. Kolejna rzecz, którą tutaj dostałam, to sukienka, ale jeszcze sukienki nie rozpakowywałam i z tego co widzę, mam ją w trzech kolorach. Czarną, śliwkę i piaskową. I zaczniemy w takim razie od śliwki. Zaraz zobaczymy, jaki to jest kolor. Śliwka ma taki kolor, bardzo lubię ten kolor, to jest jeden z ulubionych kolorów mojej mamy. Na pewno się będę musiała z nią podzielić. I tak wygląda sukienka. Ona jest na szerszych ramionczkach, ale jaki miły materiał, bardzo przyjemny materiał. Dekolt, widzicie, nie jest bardzo mocno wycięty, ale nie jest też zupełnie pod szyję, czyli taki regularny. I sukienka delikatnie się rozszerza, nie wiem jak Wam tutaj pokazać. Delikatnie się rozszerza, ona nie ma wcięcia jakiegoś mocnego w talii, ona po prostu będzie, tak wiecie, delikatnie opadać. Oczywiście można do niej założyć pasek. Bardzo miękki, ekologiczny materiał. Przede wszystkim podoba mi się kolor i krój. Ja mam bardzo dużo sukienek, które mają wcięcie. Fajnie będzie założyć sukienkę, która w ogóle nie ma wcięcia. Rzadko noszę takie rzeczy. Następna sukienka, taka sama, ale w kolorze czarnym. Ona jest w kolorze takiego bardziej ciemnego grafitu. I też taka lekko rozszerzana. Długość też jest ok. Wydaje mi się, że będzie dobra. Musiałabym zmierzyć, ale wydaje mi się, że długość będzie dobra. Nie jest to bardzo krótka sukienka na pewno. I ostatnia w kolorze piaskowym. O, jaki ładny kolor. Jest to kolor piaskowy, ale nie jest ciepły. Jest taki bardziej, tutaj może się wydawać w kamerze biały, ale to nie jest biały kolor. To jest taki, taka kość słoniowa, coś takiego. On się tu nazywa piasek, ale nie jest to właśnie bardzo ciepły kolor. Bardzo ładny. I też ten materiał jest na tyle gruby, że on nie będzie prześwitywał. Tutaj już widzę. Jest taki dosyć mocny splot, więc nie musicie się bać, że Wam tu coś będzie przebijać. To były sukienki, teraz wróćmy na chwilę do spodni. Dostałam spodnie, one się nazywają Ladies Harem Trousers, czyli haremki, w dwóch kolorach, ten piasek i czarny. Mam je w rozmiarze 40, moim zdaniem będzie to dobry rozmiar. Tutaj mamy taką gumkę, która nam to nie dość, że tutaj zbiera w pasie wszystko, to ja bardzo lubię w haremkach to, że przez to, że mamy gumkę w pasie, to nadaje nam taki krój. Tutaj nam się materiał zaczyna na górze marszczyć i przepięknie to gra ze światłem. Moim zdaniem naprawdę elegancko to wygląda. I materiał znów jest dość miękki, ale też nie jest prześwitujący. Właśnie ja unikam tego w ubraniach, żeby przebijały. Bardzo fajne spodnie, lekko obniżony krok, z tego co tu widzę. Takie luźne. I drugie są w kolorze piaskowym. Mam ze dwie pary, słuchajcie, już u siebie, ale nie są to spodnie eleganckie niestety, nie mogę ich założyć tak, no rzadko w ogóle w nich chodzę, tak wiecie, na dwór, bo po prostu nie są eleganckie. A te mają bardzo przyjemny i naprawdę taki elegancki materiał, bardzo dobra jakość. O takie, takie same jak poprzednie, mają tu kieszenie. I znów ten sam kolor, nie jest to biały, jest to po prostu taki zimniejszy beż. O, tu dobrze widać jak to się marszczy. Kolejna rzecz to jest Ladies Top i mam w rozmiarze S, czyli 36-38. Kolor to jest Off-White, czyli taki, jak jest Off-Black,
że to nie jest taki żywy kolor, nie jest taki intensywny, czy zgaszony, zgaszony biały, o, może tak bym nazwała. O, to też jest bardzo, bardzo miękki materiał. I top jest lejący. Okej. I powiem Wam, że faktycznie tutaj na przykład przy tym topie spokojnie bym właśnie założyła SK, ewentualnie MK, natomiast LK by już była o wiele za duża, także wiecie, po prostu zobaczyć sobie po prostu wielkość tego topu. Bardzo dobry materiał i lejący. Uwielbiam takie rzeczy, to jest taka podstawa w każdej garderobie chyba. Następny top taki sam w kolorze śliwki, może tu będzie lepiej widać krój. Taki dekolt, który bardzo lubię. Rękawek oczywiście. I też nie jest to bardzo krótka koszulka. Nienawidzę krótkich koszulek, które odsłaniają brzuch. To nie jest eleganckie. I zawsze staram się, żeby topy były dłuższe. Bardzo fajne. Na pewno będę nosić. I ostatnie jest czarne. Zobaczymy, czy to będzie czarny, czy właśnie taki grafit. O, i tutaj już jest czarny kolor. Taki mocno czarny. Mhm. Znów świetny materiał. I tutaj widzę różnicę w dekolcie. Ten pierwszy miał okrągły dekolt, ten drugi miał serek i ten ma też okrągły dekolt. Także zwróćcie na to uwagę. To były bluzeczki, topy, a teraz przejdźmy do ladies vest, czyli do bluzek na ramionczka. Bardzo rzadko noszę takie bluzki, ale może się przekonam. O, wow! I ta jest różowa, ale musicie zobaczyć kolor. Taki ładny kolor. Teraz jest w tym momencie pogięta, ale oczywiście trzeba wyprasować. Szczególnie polecam żelazka parowe do tego. Bluzka też w rozmiarze S i ona będzie nam niedobra, bo ona jest taka dosyć lejąca. Ma bardzo przyjemny taki śliski materiał i będzie wyglądać elegancko do marynarki. Też nie jest taka krótka. Następna taka sama jest w kolorze Off-White. Nie wiem, czy pamiętacie, to jest trend z lat 90. taka bieliźniana moda. Bardzo modne były swojego czasu halki i to wróciło w tym roku w wakacje. Halki noszone jako sukienki, nawet sama miałam taką. I tutaj też mamy ala bieliźnianą bluzkę, ale to jest absolutnie nie jest bieliźniana. Ona jest też gruba, nie będzie prześwitywać. O, teraz będzie lepiej chyba widać, jak wygląda. I SK jest całkiem duża, bo tak jak mówię, one mają taki krój bardziej lejący. One nie mają być opięte jak takie topy bawełniane na przykład. I ostatnia jest w kolorze dark grey. Szary czy... bardzo ciemny, ale nie jest bardzo ciemny. Zobaczcie. Śliczny. Ten mi się najbardziej ze wszystkich podoba. Taki top. I następna rzecz to jest Ladies Fine Knit Jumper w kolorze różowym. Też mam w rozmiarze S. Jest jeszcze inny niż te poprzednie, bo widzicie, to jest taki z kolei zgaszony bardzo róż. I on jest róż, ale coś pomiędzy nudziakiem. Bardzo fajny. I jest lekko połyskujący. Też bardzo miły. W ogóle wszystkie te rzeczy są miłe w dotyku. Muszę Wam powiedzieć, że jestem zaskoczona. I tu mamy znowu eskę, więc patrzcie na rozmiary, ponieważ ta eska jest całkiem spora. Także jeżeli jesteście drobne, to będzie na Was większy ten sweter. Eska to jest 36x38, 10x12. Teraz ten sam w odcieniu Off-White. Podoba mi się, że nie jest taki biały jak śnieg. Wygląda. Cieniutki sweterek. Też podoba mi się to, że ściągacz na dole nie jest taki mocno ściągający, że wiecie, nie będzie się tam na dole tak ściskał, tylko że jest normalny. Śliwka jest bardzo ładna. Piękny kolor na jesień. Widzicie, jaki ładny jest dekolt? On będzie ładnie, ten sweterek wyglądał i do koszul, i jako sam. Nawet do spódniczki. To były cienkie sweterki, teraz coś, co się nazywa Lady Stop. Też mam w kolorze S i teraz znowu śliwka, jeszcze bardziej intensywna. I ten top wygląda tak, z przodu jest połyskujący, natomiast z tyłu jest taki jak ten sweterek przed chwilą. Czyli jest to taki dwustronny sweterek, top, długie rękawki, to też jest SK. A drugi jest w odcieniu dark grey. Widzę, że mojej mamie się będzie podobać. Podobacie znowu śliski, a z tyłu ten jest w tych dwóch kolorach, bardzo fajne kolory. I na koniec mam jeszcze dwie rzeczy. Ladies Fine Knit Cardigan w odcieniu Light Grey i w rozmiarze S. Jest to bardzo cienki sweterek. Ja już ten sweterek mierzyłam. Uwielbiam takie rzeczy, które tutaj tak lekko opadają, nie są zapinane. Jest to coś, co po prostu na siebie narzucam, ale już nie jest tak cieniutki, jak wiecie, jak te, co nosiłam latem. Będzie idealny właśnie na jesień, nawet na taki jeden z tych topów. I jeszcze jeden kolor śliwka tego samego sweterka. Oj, tu chyba będzie lepiej widać niż na tym szarym. Widzicie? Taki po prostu opadający z przodu. Ja bardzo lubię takie sweterki, także to jest super. I ostatnia rzecz to jest kurtka. Jacket w rozmiarze 38 w kolorze czarnym. Oj, kurtka naprawdę fajnej jakości. Mam nadzieję, że tutaj zobaczycie.
bardzo fajny taki prążkowany materiał, zapinana na suwak i to jest ulubiony dekolt mojej mamy. Słuchajcie, bez kołnierzyka, tylko gładko wykończone. Bardzo ładna marynarka. Taka marynarka, żakiet nawet do pracy. Bardzo ładna. Kochani, i to już wszystko. I powiem Wam teraz takie krótkie podsumowanie, co sądzę. Przede wszystkim świetna jakość tych rzeczy. Jestem pod ogromnym wrażeniem, jeżeli chodzi o jakość, o materiały, o wykonanie, no i przede wszystkim o krój. Kroje są naprawdę świetne i te rzeczy są na tyle eleganckie, że można je założyć nie tylko do biura i, wiecie, do pracy, ale też możemy nosić je na co dzień. To są takie rzeczy, jak się mówi, sportowa elegancja. Na pewno bardzo wygodne, ale właśnie też eleganckie. Bardzo takie ładne, stonowane kolory i idealnie do siebie pasujące, kiedy zestawimy sobie te rzeczy ze sobą, właśnie z tymi jeansami. Do tych jeansów chyba wszystko będzie pasować, co pokazałam. I kurteczka, i wszystkie sweterki, wszystkie odcienie. Czyli mamy takie jakby gotowe stylizacje. Nie trzeba tutaj dużo myśleć nad tym, w co się ubiorę. Po prostu bierzemy top na to sweterek i zakładamy jeansy i możemy wychodzić. Naprawdę świetne. Jestem zaskoczona jakością i na pewno podzielę się tymi rzeczami z mamą, bo jest ich bardzo, bardzo dużo. Moja mama uwielbia takie rzeczy i jak oglądam te kolory, no to są to kolory po prostu mojej mamy. Ale ja też będę je nosić. Kocham śliwkę, kocham wszelkie szarości, kocham czerń, także po prostu strzał w dziesiątkę, a jeansy są już w ogóle ekstra. Świetna kolekcja, Premium Collection by Esmara. Naprawdę nie spodziewałam się, że wszystkie rzeczy z kolekcji mi się spodobają. Kochani, taki szybki przegląd, open box, mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że jak zwykle pomogłam Wam w podjęciu Waszych zakupowych decyzji. No i teraz wypatrujcie, na pewno będę te rzeczy Wam pokazywać i w daily vlogach, może też na moim Instagramie. Pamiętajcie, żeby mnie obserwować na moim Instasnapie, Snaptagramie, czy jak to nazywamy, na Instagram Stories. Zostawcie mi kciuka do góry, jeżeli Wam się podobało i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!